Kilka dni temu członek. Pop... Do, dobra. Kilka dni temu członek popularnego timu X, Leksiu, został Oj. oskarżony o wysyłanie zdjęć swoich genitaliów w 14-latce. Ma... To jest ta 14 latka? To jest 14 latka? No kurwa, jakby znaczył taką kobietę. To by mi nawet nie przyszło przez pół sekundy, żeby pytać o wiek, jak to jest kurwa czternastolatka, jeżeli to jest ona. wysyłanie zdjęć swoich genitaliów czternastolatce. Materiał opublikował Konowski, sugerując w nim, że Leksiu chciał się umówić z czternastolatką na intymne spotkanie. Tak Leksiu, też wpaść do czternastolatki? Leksiu pisał, że ją zerżnia... W związku z tym, że oskarżony był wcześniej osobą cieszącą się dobrą opinią, internauci w pierwszej chwili byli zszokowani. O Boże, to ten człowiek to uczynił? Ze względów moralnych, nawet jeśli dziewczyna miałaby 15 czy 16 lat, to zachowanie 23-letniego Krzysztofa było tragiczne i obrzydliwe. Jednak ze względów prawnych, to czy dziewczyna ma 14 czy 15 lat, jest cholernie istotne. W Polsce wiek przyzwolenia to 15 lat. Jeśli Krzysztof wysłałby sprośne zdjęcia 14-latce, groziłaby mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Gdyby doszło do spotkania w wiadomym celu, wtedy kara mogłaby wynieść nawet 12 lat odsiadki. siatki. Konopski na Twitterze zapewniał jednak, że posiada niezbite dowody, że dziewczyna miała lat 14 i że opublikuje je w kolejnym filmie. W związku z tym, że młody youtuber wśród młodzieży uchodzi za osobę wiarygodną, to po wrzuceniu przez niego na Twitter kolejnych screenów, internet błyskawicznie wydał werdykt i obwołał Leksia pedofilem. Jak się jednak zaraz przekonacie, Konopski podał sporo fałszywych informacji, a internet wydał wyrok zbyt wcześnie. No i to jest piękne. To jest piękne, jak internet dostaje piany za wcześnie. Po pierwszym materiale Konopskiego czułem, że na tak poważne oskarżenia w kierunku Leksia brakuje dowodów. W jest... To To, co pisał, było obrzydliwe, ale czy nazy... można go już nazywać, że lubi dzieci? Trzeba to wszystko przeanalizować i dopiero takie oskarżenia wysyłać. Internet był jednak... Znaczy, myślałem, że wyrok to wydaje sąd, a nie internet. Nie, 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 w dzisiejszych czasach internet. Bezlitosny, a za moją prośbę, by wstrzymać się z werdyktem kilka dni byłem mocno krytykowany. Mimo, że Konopski zarzekał się, że ma niezbite dowody potwierdzające wiek dziewczyny, postanowiłem sam to sprawdzić. Nawiązałem kontakt na Instagramie, a sprawdzenie jej wieku było prostsze niż myślałem. Wystarczyło wejść na jej Facebooka, gdzie miała podaną datę urodzenia. W rozmowie z Konopskim pisała, że jest rocznik 06, a w związku z tym, że z Leksiem rozmawiała w grudniu 2021 roku, to podczas słynnej rozmowy miała skończone 15 lat, a nie tak jak zapewniał Konopski 14. By rozwiać wszelkie wątpliwości, postanowiłem porozmawiać z nią głosowo. Konopski powiedział w swoim filmie, że miałaś 14 lat, z twojego Facebooka wynika, że urodziny miałaś 24 października, więc 24 października skończyłaś 15 lat, skoro rozmawiałem z Tobą w grudniu, to miałaś 15 już lat skończony. To czemu Konopski powiedział, że byłaś 14-latką? To znaczy, to tak wyglądało, że to osoby, które mu to podesłały, no to mówiłem, że mam 14, no i wtedy to nie miałem już co to bardzo zrobić z tym, więc, no, no wiesz. Aha, czyli ktoś powiedział, jakiś twój kolega powiedział, że Konopskiemu, że masz 14 lat, a Konopski nie sprawdził, tylko to podał dalej, tak? No, no to to słabość. Pisanie i wysyłanie nudesów, tak? No i kurwa! Widzicie, w tym jest problem z tymi całymi drama maker, a czy przepraszam, nie drama makerami, tylko komentarzy kanałami. Tu się pewnie nic nie stanie, tak czy siak, nie, nie jest to jakiś tam ten. Ale wyobraźcie sobie teraz, jakby stało się coś, nie? W sensie, nie chcesz mówić o najgorszych scenariuszach, ale jakby się stało cokolwiek, tylko dlatego, że jakiś. Synonimy słowa pajac. Jakiś konopski z internetu se wrzuca film, w którym mówi coś. Internet w tym momencie działa automatycznie, że jak jakiś youtuber coś powiedział, to automatycznie trzeba zapierdolić tego, kto jest, kto jest oskarżony. Nie? I wcześniej czy później jestem pewien, że dojdzie do takiej sytuacji. Że jakiś. Synonim na słowo pajac, że jakiś Konopski wrzuci jakiś film, w którym będą niepotwierdzone, nieprzemyślane, nieprawdziwe oskarżenia, to doprowadzi do jakiejś tragedii i wtedy będzie kurwa przypał, nie? Teraz wszyscy, wszyscy policjanci w internecie, czyli komentary, kanały są. A brawo, pilnują porządku, pilnują, żeby kurwa nie było skamów, ale kurwa dojdzie do takiego momentu, w którym te ska... znaczy, te, te, te kanały coś spierdolą i, i, i wtedy się zrobi problem. młodej osobie. Mati pcha się w dramę. No aż dobra, nie przesadzajmy, nie przesadzajmy. Taki żarcik to był. No może troszkę przesadziłem, niech będzie, przepraszam, nie chciałem tutaj żadnej dramy wywołać. 23-letniego faceta jest chore, ale nie można. nie i wysyłanie nudesów tak młodej osobie przez 23-letniego faceta jest chore. Jak 23-letni facet wysyła nudesy 15, to jest chore? No nie wiem, super znaczy, tak moim zdaniem. Nie jest to jakoś za specjalnie turbo dziwne. Ale nie Tym bardziej, że ta laska wygląda, wygląda na 25. Czemu niektórzy porównują Leksia Oblecha do kamery Przecież ona nie zrobiła nic nielegalnego, a Leksiu odjebał mi to potężnie. A co sądzę o słowiku? To, to do tego dojdziemy zaraz, po koloko. Bo za chwilę będziesz na filmie u Konopskiego. Martwy streamer mnie bluzga i wyzywa od. Od oszustów, mówiąc krótko. No to, dobra, no to mogę być w takim wydaniu. Można go nazwać pedofilem. Zwłaszcza, że gdy dziewczyna poinformowała go o swoim wieku, to Krzysztof natychmiast zakończył konwersację. Co ciekawe, Konopski według dziewczyny dysponował w wieku, to Krzysztof natychmiast zakończył... konwersację. Co ciekawe, Konopski według dziewczyny dysponował tymi informacjami, a jednak nie użył ich w materiale, zostawiając na leksiu łatkę pedofila. Przed pierwszym... No i to jest właśnie to, o czym mówię, nie? To jest o to, o czym mówię i to jest to, o czym mówiłem. No to kurwa nie może tak wyglądać. Bawią się ci... Bawią się te dzieciaki w policjantów, nie ujawniając całej prawdy Nawet znając kurwa tą prawdę Znaczy, przepraszam, na początku powinienem Nie sprawdzając, a później powinienem powiedzieć Znając tą prawdę I kurwa robią materiał po to, żeby się klikał, nie? A teraz, dobra Już pójdźmy tak totalnie skrajnie No niech ten Leksius z, z tego powodu Skoczy z dachu, nie? Bo faktycznie internet do tego, do fila się dojebał i, 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 I zrobił dramę i tak dalej No przecież kurwa, to byłaby tragedia, nie? Dlatego też mówiłem Kanały, komentary to jest niebezpieczna ten... Ale jak oglądasz dramy, to zwyzywaj kogoś kurde, obraź, pokrzyć. A już pokrzyczałem i zwyzywałem, no hello. Ale każde media mają taką władzę. Ale każde media odpowiadają przed kimś. Jest pewna różnica między youtuberem w internecie, który ma półtorej miliona po klasku, a jest a telewizją, która odpowiada pod... Nie wiem pod czym, pod Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, czy pod czymkolwiek innym. Filmem, nie pierwszą... Więc porównywanie tego do mediów nie jest dobrym pomysłem. Filmem. Zanim opublikował pierwszy film, czy on prosił o pokazanie mu całej rozmowy z Leksiem, czy... Jak to wyglądało? Mm, no prosił tam całą rozmowę. I wysłałaś mu tą całą rozmowę? Leksił wysłał letniej dziewczynie. Mieniał się wiadomościami z czternastu. Tak, leksiu, chcesz wpaść do 14 latki? Nieważne na ile lat dziewczyna wygląda na zdjęcia. Leksia ob... Strasznie stanuje to, że jak mówisz o jakiejś dramie, to patrzysz na obie strony medalu bardzo obiektywnie podchodzić. Nauczyłem się tego w pewnym momencie swojego życia, ale nie aż tak dawno temu. Obowiązkiem przed wysyłaniem nudesów było zapytanie jej o wiek. Lat dziewczyna wygląda na zdjęcia. Leksia obowiązkiem przed wysyłaniem nudesów było zapytanie jej o wiek. Co ciekawe, dziew Kurwa, nie wierzę w to. Ej, ale to jest... To jest zajebiste, nie? Eee, chcę wysłać zdjęcie swojej paruwy. Ale wiem, że jestem... Znaczy, ale jestem odpowiedzialnym influencerem, więc najpierw spytam o wiek. Ja pierdol. Kurwa parodia. Dziewczyna, gdy Leksiu prosił o to, by wysłała mu zdjęcie pośladków, zamiast od razu urwać z nim kontakt, nie zakończyła rozmowy. A napisała, że wyśle tyłek, jeśli Leksiu uiści stosowną opłatę. Uważam, że wysyłanie genitaliów do świeżo poznanych dziewczyn jest obleśnym zachowaniem. Zma Zgadzam się. Czy. Uważam, że wysyłanie genitaliów do kogokolwiek jest trochę, kurwa, spierdolonym zachowaniem. No chyba, że to twoja partnerka i się racie takimi tymi. Ale w innym przypadku to nie wiem, jaki jeszcze mógł być inny przypadek, niż kurwa taka sytuacja. Materiału Konopskiego może się wydawać, że było to zdjęcie gołego przyrodzenia. Co prawda, Konopski wspomniał, że leksiu na zdjęciu był w prześwitujących majtasach. Problemem jest jednak to, że ludzie po filmie Konopskiego zaczęli to zdjęcie udostępniać na różnych portalach, a dzięki sprytnej cenzurze nałożonej przez Konopa większość ludzi była. Przekonana, że Leksiu wysłał tej dziewczynie gołe przyrodzenie. Dlaczego Konowski tak to zacenzurował? Bał się, że YouTube banuje film za niane majtasy? Nie można tam było pokazać wizualnie, że gacie były założone? YouTube badał statystyki, zgodnie z którymi w okresie od początku października do końca grudnia usunął w serwisie ponad 5 milionów filmów wideo, których treść naruszyła regulami. 60% tych materiałów zostało zidentyfikowane przez mechanizmy socjalnej inteligencji, która wykryła na filmach baweł... co? <ślamy> Bawełnę? Ale mam dobry, ale mam dobry kurwa żart teraz. A skoro, ale niestety. A to dalej jest w sumie. A skoro Twitch banuje, to YouTube chciał jeszcze bardziej postępowy już dobrze nieba wełnianych majtasów Co to kurwa jest? To jest jakiś żart, nie? Ż Dobra. Zapewne materiał nie byłby wtedy tak bardzo kontrowersyjny. Jednak Leksiu wysyłał do innych dziewczyn także zdjęcia, na których całkowicie się obnaża. Były to jednak dziewczyny starsze, które również wysyłały mu nudesy. Wysyłał tak. Ty, ale to chwilę... A, również w sumie. Ale to jak. Bo, bo ja jednej rzeczy nie, nie, jestem skonfundowany. Czad, podszed... Czat, kurwa dyskusja. A jak mi napisze Laska, że ma 18. A ja jej wyślę zdjęcie gołej knagi A ona naprawdę ma 13 To kajdany czy nie kajdany? Bo ja nie wiem teraz, jak będę chciał wysłać Jak będę chciał wysłać, to co mam prosić o skan dowodu? Czy pisemne, pisemne oświadczenie starczy? Kajdany, kajdany, no większość głosuje za kajdany Czyli, jak chcę wysłać jakiejś kobicie zdjęcie, że tak powiem, kiełbasy śląskiej, a nie, przepraszam, głogowskiej, żeby rozmiar się zgadzał, to powinienem poprosić jej o dowód, dowód przede wszystkim, o pisemne pozwolenie na obnażanie się przed jej oczami i coś jeszcze, czy to wszystko wystarczy. Jeżeli chodzi o prawo, to już by od sądu zależało, bo baba cię okłamała i wprowadziła w błąd celowo. Znaczy chodzi mi o. Nie, nie chodzi mi o wyrok, tylko chodzi mi o oskarżenie. Potwierdzę, potwierdzę notarialne. Ja taka i taka zgadzam się, by taki i taki wysłał mi zdjęcie swojej gołej pały. No, i tak i wszystko wiemy. dziewczyny, z którą rozmowę udostępnił na Twitterze Konopski. Szkoda, że Konop dopuścił się w tym przypadku kolejnej manipulacji. Szkoda, że nie napisał, że ta dziewczyna była pełnoletnia oraz, że tak niekorzystnie dla oskarżonego obciął Screen. Leksił wypada na nim jak totalny oblech. Jednak gdy zobaczymy kontekst rozmowy wychodzi na to, że pomysł wsiadania śpiącym ludziom na mordzie wyszedł od koleżanki. Ja pierdolę no przecież tego Konopskiego, to powinni wziąć teraz i wypierdolić z tego YouTube'a. No chłopce manipuluje kurwa wszystkim jak chce. On jest bohaterem, a biedny grubasek z internetu to chciał się tam kurde pożartować i popisać z dziewczynami, został wyjebany do Szwecji czy Szwajcarii. No jak to kurwa przejdzie? Jak to może przejść? A w ogóle jest ciekawy dialog. Usiądź mu na mordzie, ale to nie ty śpisz, ale też krapie To ci będę siadał na mordzie jak. No coś. To, to jest... Nie jakim cudem jeszcze go kurwa nie wywieźli w szabiarce? Krzysztof wysłał i zdjęcie pewnej osoby w Teamie X, która Odpowiedziałaś na relację tej osoby. O, to za skomplikowane. Ta dziewczyna pierwsza poradziła Leksiowi, że skoro ktoś śpi, to powinien usiąść mu na mordzie. O wow! mega! Oh yeah! Dopiero wtedy Leksiu odpowiedział, że na mordzie to może usiąść jej, gdy będzie spała. Konopski zmanipulował? Tego nikt się nie spodziewał! Dals... No nie, ja się trochę spodziewałem po tym pierwszym filmie, aczkolwiek nie myślałem, że aż czegoś takiego, kurwa. Ja pierdolę. wyglądają strasznie obleśnie, ale pamiętajmy, że dziewczyna była pełnoletnia i pasowała jej taka forma pisania z 23 latkiem. Pamiętajmy, że oboje. Ty jej. co? Tu jej... No weź znik, nicemu to kurzze zasłania. Była pełnoletnia i Pasowała jej taka to... forma. pisania z 23 latkiem. Pamiętaj. Tu jej konto! Prosiła, żeby przekazać, bo od wczoraj piszę do ciebie. Jak w ogóle się pozdaliście Tinder? Yy, I. Pytajmy, że oboje wysyłali sobie nudesy. A skoro oboje się na to godzili i oboje byli pełnoletni. Ej, ale to serio laski tak po prostu wysyłają nudesy, kurwa, wszystkim, znaczy wszystkim, których poznają w internecie. No, ziomek, ziomek mi kiedyś pokazywał parę jakichś fotek, co dostał na Tinderze od jakichś kobiet. Ale kurwa, ja nie myślałem, że to taki jeden. Tak, polecam. Udostępnisz swap Jak ktoś jest... Nie no, ten no, ziomek mój nie był znany, a przynajmniej nie na tyle, żeby ludzie go kojarzyli z zewnątrz, z z, z, z zewnątrz. To w czym problem? Co ciekawe, sama zainteresowana udostępniła ten screen na swoim instastory, gdzie było widać przypięte serduszko. A gdy wybuchła drama, to nagle jest poszkodowana. Niestety ten właśnie screen, umiejętnie wycięty przez Konopskiego, dolał oliwy do ognia. A w połączeniu z fake newsem, że Leksiu wysyła przyrodzenie czternastką. Jak Leksiu, chcesz wpaść do 14 latki Sprawił, że internet zaczął masowo grzebać Krzysztofa. Gdy sugerujemy widzom, że... Kurwa, ten cytat z Biblii w tym rogu, no ja... Ale co od was wspólnego. Znaczy dobra, to no może macie wspólnego sprawdźmy. Kto się z pedofilem, wypadałoby dokładnie sprawdzić wszystkie dane, gdyż przyklejając do kogoś taką łatkę, możemy zniszczyć mu życie. Zanim rozwiedzi... No, w sumie to kurwa, tak coś mówiłem, właśnie o to mi chodziło. Ładne Hello Kitty. też posłuchajcie mojej wersji. Gdy koleżanka Leksia informowała Konopskiego o tym, że jego film zawiera sporo błędów, ten zapowiedział, że w kolejnym filmie udowodni, że jeśli ktoś tu podaje fałszywe informacje, to ona. Jeszcze w filmie odniosę się do story koleżanki Leksia, która podała mm, dosyć sporo fałszywych informacji. Wiarygodność tej osoby nie jest zbyt... Topowa, więc to wszystko będę wyjaśniać W momencie, gdy to jego film okazał się fake newsem Nie posypał głowy popiołem Nie powiedział, że spieprzył research Postanowił, że najlepiej będzie Zrzucić wszystko na piętnastolatkę Dziewczyna z poprzedniego odcinka, dużo na... Kurwa, i to jest najgorsze? Znaczy, nie powiem, że mnie to wkurwia Bo w sumie to dosyć wybane, Ale Najgorsze jest to Że przychodzi taki chłopak Dobrze, przechodzi taki mężczyzna. Robi dramę. Dostaje w kurwę poklasku. 63 tysiące subów w ciągu tygodnia to jest sporo. Za 8 milionów wyświetleń. Nie wiem, jakie on ma stawki, ale ja bym zarobił jakieś 50 tysięcy. Nie, przepraszam. Nie, tak, 50 tysięcy. No, może trochę więcej. I, I cisza, nie? I teraz będzie, kurwa, cisza po prostu. Nic chłop nie wrzuci przez jakiś czas. A później jak wrzuci, to wszystko wróci do normy, nie? I to, co mnie strasznie wkurwia slash boli, to to, że to jest osoba, która jest w jakimś, w, w jakimś stopniu osobą, która kreuje opinię na YouTubie, czy o, o, opinie w internecie. Robiąc tak chujowe akcje i tak chujowe przekręty, już to się kurwa w głowie nie mieści. Już abstrahując od tego, że te wszystkie dowody z tego pierwszego filmu, to można kurwa podrobić w przeciągu paru minut, pewnie. No to jest tak pojebane, czemu ten chłop nie dostaje w ryj? Znaczy, nie w, dosłownie, tylko w cudzysłowie, żeby nie było. Ta akcja musi być nauczką dla wszystkich, którzy ogólnie pierdolą cokolwiek w Necie. Ale nie będzie. Nie będzie na 100%. A tu mam przeprosiny, dobra, za chwilę je, je, je przeczytamy. Ta akcja będzie pewnie zapomniana za dwa tygodnie. Jeżeli chodzi o Kodopa, jeżeli chodzi o lekcję, to pewnie z rok. I tyle. 50 koła, za jakieś wyświetlenia. Nie jakieś, tylko 8 milionów spróbuj sobie wygenerować tyle, zobaczysz ile to pracy. Szczerze mówiąc, uważam, że jeżeli ktoś zamierza wejść w świat YouTube'a, to powinien trzymać się takiego bezpiecznego towarzystwa. Najlepiej umieć te wszystkie ekipy, teśmy, to jakoś tak potrafi się posypać i robią się dramy. Znaczy. <gulanie> nie, tak ogólnie to nie, nie do końca. Team wytoczy sprawę za poniesione za podniesione straty. Ekonom zapłaci. Trochę wątpię. No właśnie obejrzałem. Kilkanaście minut screen robisz, nagrywasz takie coś i masz. No a to zrób to. Stary, w, w, w kilkanaście minut, screeny porobisz, nagrywasz coś takiego i będziesz mieć 5, 8 milionów wyświetlań i 50 tysięcy zarobisz. Chłopie, no przecież na pewno w robocie zarabiasz połowy tego. Więc jak to takie proste, to zrób to, nie? Nie ale taki bzdur, bo to, to ciężko czytać. Dobra, lejdźmy dalej. Namieszało. Jasne. Finalnie wyszło, że piętnastka postanowiła pisać z lekciem dla zasięgów, a cała akcja mogła być dobrze przemyślana. Ale kto dał tej sprawie rozgłos? Konopski. A więc rzucanie całej winy tylko i wyłącznie na dziewczynę, nie jest konop fair. Dziewczyna zachowała się tragicznie, ale ma 15 lat. Ty również jesteś młody, ale chyba już na tyle dojrzały, by wiedzieć, że zanim nagrasz na kogoś film, należałoby sprawdzić wiarygodność źródeł. Zwłaszcza jeśli twój film może zniszczyć komuś życie. Nie ma co ukrywać. Dziewczyna tajempała Farmazonem w 13 14... 15, 15, 16 czy 17 lat. Jakie to ma znaczenie? Jakie to ma znaczenie? Właśnie no prawa kolosalne. Z drugiego filmu możemy wywnioskować, jak przebiegał etap weryfikacji. Do Konowskiego napisała nie dziewczyna, a uwaga, Jakiś jej kolega, dziewczyna, dla potwierdzenia wysłała Konopskiemu fragmenty świadectwa i jakąś wypraną legitymację. A wiecie co jest najlepsze? Tam za mało legitne. Więc poprosiłem o coś więcej, po czym dziewczyna zaczęła pisać, że ją straszą, że to nie tak wygląda i ona chce się ze wszystkiego wycofać. Dziewczyna powiedziała, że chce się ze wszystkiego wycofać, bo uwaga, nagrywają o niej TikToki, oznacza to, że prośbę o finalne udowodnienie wieku wysłałeś jej dopiero po swoim pierwszym materiale. Jakie to ma znaczenie? Wcześniej ta dziewczyna była nieznana, nikt nie nagrywałby o niej TikToka. A to dopiero ty w swoim wideo nakierowałeś odbiorców na nią. No to skoro potwierdzasz dowody dopiero po tym, jak kogoś publicznie oskarżasz, to ja pierdolę Konop, rince opadają. Jakie to ma znaczenie? Bardzo. Czy konop był na tym zbiorze tych wszystkich komentarzy kanałów, co tam robili parę miesięcy temu? Rzetelne materiały, jednak była możliwość odzyskania straconej wiarygodności. Mam 10 razy mocniejsze rzeczy. I update będzie. Konopski przed drugim materiałem zapowiadał, że dotarł do trzynastolatki. Że nowy film będzie całkowitym odbiciem teorii, że Konop jest nierzetelnym twórcą. E, I myślę, że to zamknie też buzie, niektórym osobom, które mi y, zarzucają, Panie po poniekąd. Mamy próbę na. Kurwa, zamknąć buzie, to tobie trzeba i RDICIE z tego YouTube'a bliższej relacji z na Dowody mam już niezbite. I wiecie, jakie dowody przedstawił Konowski? Ano, że Leksiu odpowiedział na relację trzynastolatki: uwaga, emotikonką od... Koniec części pierwszej. Jeśli obejrzałeś do końca. No to już lepsze niż to pierwsze. Nie, no tego, tego Messie Konopskiego, no to powinni tak na. Powinni tak na, na kopach wypierdolić, no. Czasem tak przeklinasz, jakbyś już cenzurę nałożył, no bo ja tak umiem gadać. Eee, no przecież to, 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 to co on odjebał, no to jest tak kurwa żenujące, że szkoda gadać. Dobra, zobaczmy. Chciałbym się odnieść do reakcji części internetu po ostatnim filmie. Oczywiście mój błąd był nie zweryfikowaniu jej wieku. No co przepraszam. Nie zmienia to faktu, że nie powinno to odwracać uwagi od ważnego tematu, jaki wyeksponowałem. No nie, no... To, to... Znaczy... Jeżeli mówisz o kimś pedofil... To... To... To jest tutaj bardzo istotnym elementem. I jeżeli... Kogoś oskarżasz o to, a później wychodzi, że wcale nie powinieneś, to to nie jest złe, że, że, że ludzie na to zwracają uwagę, bo to istotny element całej sprawy. Jakby tam nie było D'Anvil, to by się aż tak dobrze w nie klikał. Zaznaczam, że w pierwszym materiale w żadnej minucie nie nazwałem Leksia pedofilem. A mówienie, że lubi młode widzki i sugerowanie, że Team X oglądają dzieci i Leksiu się z nimi spotyka, to nie jest właśnie zasugerowanie tego? Internet wydał przedwczesny osąd. Nie chuja, to ty spierdoliłeś. Materiał nie miał na co rozkażenia kogokolwiek o filię, a to zbyt daleko idący wniosek. Kilka zwrotów w filmie było użytych w oparciu o informacje, jakie otrzymałem od pierwszej dziewczyny stwierdzenia, no, że nazywam kogoś, nie wiem, jest wysoką nadinterpretacją. No nic, kurwy syna, no to sugerujesz przez pół filmu. Nawet mówisz w pewnym momencie, że masz ochotę, czy ktoś tam ma ochotę się spotkać z czternastolatką. Nie odciągajmy uwagi od sprawy ważniejszej, wykorzystywanie pozycji z danej osoby do osiągnięcia korzyści, w której ktoś znany przez ułatwiony kontakt uzyskiwał intymne fotki, które jak udowodniłem we wczorajszym filmie, rozpowszechniał. Czekaj. Wykorzystywanie pozycji, czyli bycie na przykład znanym youtuberem, do osiągnięcia korzyści, przykładowo majątkowych z reklam AdSense i ewentualnych innych korzyści. Podając fałszywe dane, no faktycznie, to, to, to nie, to nie hipokryzja. Temat, który wziąłem na tapetę, najcięższy kawałek chleba, z jakim się zmierzyłem w całej mojej dotychczasowej działalności w internecie, chyba cię trochę przerósł ale pozwolił otworzyć się wielu poszkodowanym nastolatkom i zamanifestować sprzeciw do tego typu działań ze strony influencerów, wykorzystując pozycję oraz zasięgi do osiągnięcia własnych niemoralnych korzyści. Nie korzystam z, fi z firm PR-owych, wydźwięk moich materiałów miał charakter ostrzegający. Jak to były materiały ostrzegające, to jak kurwa jestem księdzem. Ostrzegający, jak się okazuje, przyniósł zamierzony efekt, gdyż między innymi... Czy minimum? Leksiu został odwołany z udziału Team X Camp, w którym udział mają wziąć widzowie w przedziale wieku. Materiał, który udostępniłem, zaprzestał prze... za nahalnego wysyłania... Udostępniłem, że przestał nachalnego wysyłania sprośnych materiałów ze strony Lekcia oraz dał do myślenia wszystkim mu podobnym do prowadzenia tego typu rozmów z osobami, które najmniej wchodzą w taką interakcję. Kurwa, jestem w szoku, że youtuberzy są tak głupi. A tak, co rachują do całej sprawy? Pierwsza materia został ukryty ze względu na wydźwięk, jaki przyniósł materiał, który zaznaczam nie miał na celu wyrokowania w tak poważnej sprawie, jaką jest pedofilia. Od tego mamy. Zrobiłem wszystko, co mogłem w tej sprawie. Będę kontynuował pomoc poskodowanym dziewczynom. No, straszne pierdolenie. No straszne. Co do fake screena z drugiego odcinka. Przycięte profilowe leksia <laughs> się dzieje na iOSie. Okay. Mimo, że nie zostałam. Ta, 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 ta. No, nie, no jak. jak ja, 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 ja powiem tak. Ja powiem tak. Ja daję łapkę w dół. Kurwa, sko skończyły się żarty. Skończyły się po prostu żarty. Eee, co to jest? Dwa. A, okej, okay, gimper. Znaczy co do tego synka... Co do tego synka... No to przyznam się szczerze, że przeraża mnie to troszkę. Nawet troszkę kurwa bardzo. Chcę, żeby łatwiej bo on to było to udstępniać. Dobrażam, że i oczywiście nie chcę, żeby się do mnie zgłosiły, bo jednak widzki teamu X to większości dzieci i oczywiście nie ma z tym nic złego, ale za to złe jest wykorzystywanie tych młodych widzek, które jednak są zapatrzone swojego internetowego idola do jakichś obrzydliwych rzeczy. Ogólnie odezwało się do mnie na Instagram lepiej. Tutaj z Tak wysoką pozycję w internet agencji, no bo było ich więc może zawijał fajne rozpoczęcie roku. W wielkości danego twórcy starał się zrobić, ale to to, że jako jedyne zdjęcia, jakby pytał się i nawet na ewidentnie wcześniej musiało to ona nie wyglądał był pierdziwie, bo on jako tutaj ewidentnie wcześniej musiał żyć na Netflixa i już potem tej wiadomości na jak się domyśla, ręce wiadomości na się na związek z nagraniem. One rżdęntnie a Leksiu mu zdjęcie swojego, a kładzą. tak samo. Mnie jest szok. W końcu Leksiu to jakąś sympatami i Leksiu bardziej to zrobił. Nie powinno się na takie rzeczy przymykać oka. No i to w sumie tyle. Leksiu jest w teamie i chciał, no, po zrobić. Czy nam było teraz dziewczynie. Bo mam wrażenie, że jednak przez ten cały rok Daily Teamu X, więcej osób, więc w kanale, a już będę się zabijał. Trzymajcie się. Cześć. I niezbyt fajne rozpoczęcie. Mnie te kanały, komentary nie przeszkadzały, ale ostatnio czasem żenują. A mnie przeszkadzały, szczerze powiedziawszy. Mnie, szczerze powiedziawszy, już przeszkadzały dawno, a to. Znaczy, nie, nie, nie chcę używać słowa, a nie mówiłem, ale jak było to całe zebranie tych wszystkich. Zebranie, komentary. To. Mm... To to, co oni tam mówili, planowali i co z tego finalnie wyszło, wtedy już dla mnie było głupotą, bo oskarżanie kogoś, w tym przypadku tak dla przykładu ekipy, że reklamowali Skam, gdzie oni tam te słuchawki zamówili, sprawdzili, przetestowali, je po prostu zareklamowali, Wtedy nie było mowy o Skamie. To ja, ja nie do końca rozumiem, jak możesz oskarżać kogoś o to, że reklamował Skam w momencie, w którym, tak na dobrą sprawę, to Skamem jako taką, takim nie było. Tak samo jakby ktoś reklamował, nie wiem. Adidasa i nagle Adidas zbankrutuje i przestanie wysyłać ciuchy, czy tam buty, czy cokolwiek innego. I co też będzie, znaczy, no dobra, to może zły przykład, ale jakieś tam reklamy, jakiegoś tam sklepu, i nagle ten sklep zbankrutuje, przestanie wysyłać, nagle też będzie skamem, bo przestał wysyłać. Okej, okay, to się okazało finalnie skamem, jestem to w stanie zrozumieć, natomiast na początku tym skamem nie było. I ja tam osobiście wtedy byłem przeciwny tym całym akcjom. I tem jak ta yy, no sowa straciła te lejsy całe i, i, i temu temu zebraniu, bo uważałem, że to się właśnie tak skończy i to się w sumie tak kurwa skończyło, jak myślałem, że się skończy. A jak dalej ta tak będzie wyglądać, to się skończy jeszcze gorzej. Tym bardziej, że osoba, która no spierdoliła jak ja pierdolę. Nie poniesie żadnych konsekwencji, tylko będzie pierdolić, że A, ja to tam nie mówiłem, że to tam jakiś PLV, ja, ja to tylko, że tam knagi wysyła, no to, że tam screenshota przyciąłem trochę, żeby posłał do filmu, to wiecie to, 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 to nie, to tam screenshocik, to tam tak No tak by się przycięło, bo w photoshopie mi się byszka zjechała No chujowe to Rewo sprawdź, sprawdź. Eee, sprawdzam, sprawdzam To był dropshipping. Nie, ale później mówili, wszyscy nazywali to skamem, 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 skamem. zrealizowałem plan z paszówkami? No grałem ostatnio w Monopolii w Katanu. Ostatni film z oficjalnej trylogii. A no właśnie, zabieramy się.